W dzisiejszym odcinku Ekspert odpowiada, ekspert radzi. Odpowiemy na pytanie, dlaczego laser wyświetla dziwne refleksy? Czy to normalne? W laserach budowlanych związką widzialną zauważyć można dodatkowe linie laserowe, tak zwane refleksy. Mogą być one na tyle silne, że w bliskich odległościach, na przykład gdy laser postawimy koło ściany, są widoczne i mogą być odbierane przez czujnik laserowy. Ilości i długości refleksów laserowych mogą być różne, w zależności od modelu. Im wiązka jest lepiej widoczna, tym refleks jest mocniejszy. Te refleksy zanikają, kiedy odległości się zwiększają. Jest to naturalne zjawisko i nie świadczy o wadzie sprzętu. Nie ma to wpływu na jakość pomiarów i efekty prac. Z technicznej strony każde przejście wiązki laserowej przez ośrodek o innej gęstości, np. pryzmat, szybka głowicy laserowej, powoduje jej załamanie i odbicie, tworząc wspomniane refleksy. Efekt odbić minimalizowany jest przez zastosowanie szybek antyrefleksyjnych. W takie są wyposażone lasery krzyżowe Nivel System CL4DB i CL4DG.